przed nami trzecia fala, rewolucja, coś nieprawdopodobnie ciekawego. Nasze domy staną się wirtualne, nasze domy staną się multimedialne, nasze domy staną się mobilne. Wytłumaczę to. Jeśli spojrzymy na to, jak bardzo tanieją, jak szybko tanieją komputery, jak szybko tanieją wszelkiego rodzaju czytniki, próbniki, urządzenia monitorujące, zobaczymy, że w najbliższym czasie zostaniemy otoczeni przez miriady urządzeń, w naszym domu osiądą miriady urządzeń mierzących temperaturę, monitorujących nasze zadowolenie, kontrolujących to, jak zużywamy energię, wodę i tak dalej. Te wszystkie urządzenia zostaną wsparte inteligencją w sieci, które spowodują, że nasze domy staną się inteligentne. One będą wspomagały nas w naszym życiu. Wirtualne w tym sensie, że jeśli przejedziemy do innego miejsca, to ten dom nauczy się naszego sposobu korzystania, a więc będzie wiedział, z jakich stacji telewizyjnych korzystamy, jakie mamy taryfy, jak dbać o nasze zdrowie. Ta nowa rewolucja, ta trzecia rewolucja, z którą spotykamy się w naszych domach, wymaga bardzo dobrej sieci. Wymaga sieci o gigantycznej przepustowości i minimalnych opóźnieniach. O tym mówimy praktycznie na naszej konferencji. O tym, jak taką sieć zbudować, jak wykorzystać szansę, przed którą Polska istnieje, jak ominąć rafy koralowe i spowodować, że gdzieś w roku 2020 pojawią się tego typu sieci w Polsce i będziemy z nich mogli korzystać w naszych domach, na ulicy, ale także na wsi i tam, gdzie podróżujemy i wypoczywamy, a więc w górach i nad morzem. Sieci telekomunikacyjne, które budujemy dzisiaj, muszą być tak zwane future proof. One muszą dać nam tą pewność tego, że w przyszłości nasze życie, nasz biznes i sposób, w jakim funkcjonujemy, będą realizowane. Te sieci, które budujemy dzisiaj, muszą zapewnić tą przyszłość.